5% społeczności również w Olbroniu. Mniej więcej taka była frekwencja wyborcza. 35% ludzi wybierało to, co w Olbroniu się będzie działo i gminie, w imieniu 65%, którzy po prostu sobie odpuścili wybory. I im jest wszystko jedno. Czy wszystko jedno? Okazuje się dzisiaj, że ci radni i ta władza, która jest wybrana, uznaje, że reprezentuje siebie, a nie interesy społeczności i interesy wyborców. Więc jeśli to są tacy radni, abstrahuję od tych panów, którzy tu stoją, to są bezradni radni w tej sytuacji. Nie widzę, nie wyczuwam tu konfliktu na zasadzie skłócenia miasta ze wsi, bo i tu są mądrzy ludzie i w maliny się nie dadzą wpuścić. Ale jeśli Tomek wygrał w wyborach ostatnich we wszystkich komisjach miejskich, a przegrał we wszystkich komisjach, ale w większości, ale na wsiach przegrał, to wiadomo, że tu jest atak w Tomka elektora i żeby skłócić rodziców w mieście. A moim zdaniem nie powinno to nastąpić, bo w jedności siła. Więc jeśli państwo, co doradza, będziecie wytwarzać presję skuteczną na to, żeby decydowała nie polityka, ale ekonomia i faktycznie ekonomia i dobro dziecka, bo moim zdaniem o tym, że dobro dziecka jest też tu ważne, trzeba to wziąć pod uwagę. Jakie to będzie dobro dziecka, jeśli w gminie zostanie, w mieście zostanie jedno gimnazjum i dzieci będą chodzić na dwie zmiany? Żadne dobro dziecka. Więc jeśli myślimy o dobru dziecka, o ekonomice, to na pewno trzeba tak zrobić, żeby był WIB syty i obsadzała. Zlikwidować najwyżej jedną, dać tam, gdzie jest najlepsza baza, połączyć siły nauczycieli i zrobić tak, żeby było dobrze. I państwu życzę, żebyście w środę przyszli i o swoje interesy, o swoje dzieci walczyli, bo o kogo macie walczyć? Tylko o przyszłość swoich dzieci. Dziękuję bardzo.